Hej, witamy Was z kolejnego dnia i znowu na otwieraniu kalendarzy adwentowych. Tak wyszło od rana, nic się nie układa tak jak się miało układać, internetu nie mamy w dalszym ciągu, ale ja zrobię wszystko, żeby ten film wczorajszy był dzisiaj, czyli no jeszcze mam mój taki plan awaryjny i mam nadzieję, że on się uda, otwieramy kalendarz. W ogóle dzisiaj idziemy na zakupy, nie? A dobra, tak. Kalendarze, to jest Twój, to jest dzisiaj ja pierwszy otwieram, nie? O, ciężki on jest. Maćmy, a no. Dzisiaj w kalendarzu adwentowym mamy co to jest? A co to jest? Jakaś maska? A do czego? Taka duża. Szydej sobie. Po niemiecku! Maska w płachcie, saszet. Maska w płachcie? Ej, tak, ja tylko oczywiście koreańska maska w płachcie. Tak ja właśnie wczoraj wam tego już nie nagrałam, ale nakładałam tą maskę glitter. Ja ją nakładam chyba za mały warstw, bo jeszcze mi została na trzeci raz. Więc tu glitter chcę dokończyć i potem ewentualnie wezmę się za tą w płachcie, albo za tamtą, tą oczyszczającą. Dalej mamy kalendarz od Kasi. Ja wam jeszcze to jest niewypał. Czemu tak mówię? No bo ja wiem, bo ja... Ja wiem, co to jest! Ale pomyliłam tak, acetyl z klinerem. Kasia pomyliła acetyl. Dlatego mówię, że jest niewypał. Jak już wiedziałam, że jest na tym, to już wiedziałam, że jest... Dlaczego nie wypał? Tak, dlaczego nie wypał? Dlatego, że ja od jakiegoś czasu nie ściągam paznokci na aceton, a w zasadzie acetonu unikam i używam tego zmywacza. Po prostu jest tego acetonu mniejsze stężenie i spokojnie sobie dam radę. Ale aceton to nie jest taki niewypał do końca. Ja chciałam cleaner kupić, mi się to pomyliło. Tak, Kasi się pomylił cleaner z acetonem. To się na pewno też przyda, bo ja swoją rękę prawą muszę i tak odmaczać w acetonie, bo ja nie potrafię lewą ręką sobie wyfrezować mojej prawej ręki. Ale jeszcze nie potrafię. Jak ty mi właśnie robiłaś klienty, to mam poznać, gdzie mówiłaś, miałaś mi, możesz mi kupić klienera, ja tak chciałam. Jezu, Lili się dobija do drzwi. Siema? No dobra, chodź. Chodź, Lili. A ja tak chciałam kupić cleaner, ale no, niestety nie odróżniłam. Dobra, mamy Lileczkę u siebie, także Lili już wróciła. My z Kasią teraz wybieramy się na zakupy świąteczne, ponieważ nie mamy prezentów kupionych. Hejka, my właśnie jesteśmy na przerwie w samochodzie, bo jest wszystko pozamykane. Także my mamy szejki tutaj, Kasia jest... Wszystko jest pozamykane, także musimy zjeść sobie w samochodzie. Także my jesteśmy na zakupach, powiem wam szczerze, że bardzo dużo jest ludzi. Jest, niby jest koronawirus i tak dalej, ale jest ludzi naprawdę mega dużo. W sklepach czy na tych korytarzach dużo ludzi się szwenda, my mamy mało czasu, także my dopijamy szejki i lecimy dalej na zakupy. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start. My się będzie fajnie i przymierzamy swetrem. Kasia ma coś takiego. Kasia, dlaczego nosisz worki za duże? Ale... To nie jest na prezent dla mamy, to Kasia tak przymierza na siebie mniej więcej. Ale ogólnie pani też jego mniejszą, nawet taka się wiesz co, ja sama będę, bo to jest fajne, więc zacznę się rozglądać za... Weź sobie może jakiś sweter kupię, a to nie wiem, czy na święta kupić. A ja mam coś takiego, ale czuję, że to jest na mnie za dużo. Ale bardzo mi się podoba kolor i w ogóle jest takie bardzo milutkie. Takie... No fajne, tylko że... No chyba wezmę jednak jak już, to wzięłabym tak czy inaczej ten rozmiar S. Bo w tym się czuję tak jak w worku, wiesz? No. Jednak w tamtym się dobrze czułam, pomimo wszystko. My właśnie wracamy z zakupów. Słabo nagrywałyśmy w tej galerii, to w sumie mogę przyznać, jest moja wina, bo ja jestem ogólnie słaba w nagrywaniu, ale za to... Ale skupiłyśmy się też na zakupach bardziej, no, tak. Po to tam pojechałyśmy, tak? Tak, ale mega ogarnęłam wam dzisiaj film, że będzie na dzisiaj. Patrz. To naprawdę musicie docenić łapkę w górę, szczególnie wczorajszy vlog, bo żeby wczorajszy vlog wleciał na kanał, to naprawdę się postarałam i wymyśliłam to, że on wleci. I wyobraźcie sobie, że ten właśnie vlog, który oglądaliście wczoraj, właśnie przesyłam w samochodzie teraz, ale nie wiem, czy on się prześle. O, nie prześle się. Czemu? Nie prześle się, ponieważ wyobraźcie sobie, że właśnie padł mi internet, który zdobyłam w końcu, no i on teraz padł. Mam też 9%, nie wiem, czy to widać, 9% w... komputerze, komputer specjalnie wziąłem ze sobą, mam 9%, wszystko jest, widzicie, film się przesyła, niestety nie mam internetu w tym momencie i muszę czekać do domu. Jak dojedziemy do domu, jest godzina 16:24, mam miniaturkę zrobioną, więc do 17:30 mam nadzieję, że uda nam się przesłać. Jeśli się nie uda, to będzie dzisiaj vlog o 18:00, ale na pewno będzie dzisiaj, przy internetu nadal nie mamy tego stacjonarnego.
I w ogóle do mnie dzwonił technik, który poinformował mnie, że dzisiaj nie przyjedzie, bo jest bardzo daleko i mu się już godziny pracy skończyły i się nie wyrobił. Także on przeprasza i będzie jutro, słuchajcie, o 10. Także mam nadzieję, że do jutra już internet będzie. A miał być dzisiaj o 17, no to chyba już wiedział wtedy, że to nie będzie jego godziny pracy, 17. No właśnie, więc... Bo nawet nie ma 17 teraz. Ja jestem szczęśliwa, bo mam ten internet i ten internet sobie po prostu naładuje, podładuje i film po prostu będziecie mieli na kanale, więc tą sprawę dopnę do końca, bo dzisiejszy vlog, który nagrywałyśmy dzisiaj, też zmontuję i wyrenderuję i dodam go tak jakby i dzisiaj go prześlę. Dobra, dziękuję za uwagę, my wracamy do domu. Patrzcie, w jakim jesteśmy pięknym miejscu. W takiej bombce. No, w niebieskiej. Takiej świątecznej, o. Wow. Kasia wysoko. A gdzie macie maski? Jesteście w przestrzeni publicznej. Ups, zapomniałam założyć do zdjęć przed chwilą mamy ściągniętą. Także już się zakładamy. Mhm. Pokażemy może wam tu bombkę z daleka, nie? My już wróciłyśmy do domu z zakupów i jest 18:48 i słuchajcie, nadal w dalszym ciągu jak nie było, tak nie ma internetu. Najpóźniej miał być dzisiaj o 17:00, tak wczoraj mówiono, niestety go nie ma. Masakra, po prostu masakra. Byłyśmy na tych zakupach świątecznych, tak jak Marta wam wspomniała, mało ponagrywałyśmy, bo no tak jak mówię, były to zakupy świąteczne, jednak ja wam powiem, że osobiście chciałam się skupić na robieniu tych zakupów i na kupieniu prezentów świątecznych, aczkolwiek powiem wam tak. Nie mogłam ciekawego znaleźć w ogóle. Szczerze to nie chciało mi się w ogóle dzisiaj na te zakupy iść, ale tak naprawdę ostatni taki termin na nie był. Nie mam jeszcze oczywiście wszystkich prezentów kupionych. Nigdy w życiu nie miałam takiego czego, że jest już tak blisko świąt, a do świąt jest dokładnie tydzień i jeden dzień. Bo dzisiaj jest środa i miałam takiej sytuacji, że wiecie, jest tak blisko do świąt, a ja nie mam jeszcze prezentów skompletowanych, chyba w tym czasie to już miałam wszystkie prezenty kupione, a teraz to no niestety nie mam, nawet jak właśnie chcę zamówić online, to ich nie zamówię, bo nie ma internetu, co jakiś czas patrzę z nadzieją, że będzie, no ale wątpię. Ogólnie co rodzaje, że się świeci, no ale tak jak mówię, jest już około 19, jest już późna godzina. W sensie no późna, nie jest jakoś tak późna, ale makijaż już dawno robiłam. Wróciłam do domu i powiem wam, że no w planach miałam pisać dalej moją pracę licencjacką, no ale nie wiem jak ją dalej będę pisać, może coś tam spróbuję, no ale jak nie mam internetu, to tak trochę słabo, bo tam może nie potrzebuję tak do końca, aczkolwiek to czasem coś korzystam, na przykład nie wiem, jakiś synonim, jakieś słowo, żeby się nie powtarzać. Coś w tym stylu. No ale widzicie, na sobie mam dzisiaj znowu tą świąteczną bluzę. Święta już niedługo. W październiku robiłam zamówienie na Sinsayu i zamówiłam spodnie. I dzisiaj dopiero odebrałam. W ogóle pamiętam, że mam jakieś zamówienie, ale odbierając to nie pamiętam, co zamówiłam. Bo wiecie, bo to już było tak dawno, dawno temu. I w ogóle jestem w szoku, że oni mi ich jeszcze nie dosłali. No ale właśnie w tym październiku to nie miałam czasu w ogóle tego zamówienia odebrać. Potem było zamknięcie tych salonów Sinsay i... Chyba teraz jakoś o tym zamówieniu zapomnieli, bo w ogóle jak je odebrałam, to wiecie, a ta pani, która dawała mi to zamówienie, dosłownie musiała się przekopać przez te wszystkie zamówienia, bo ono było na spodzie. No nie dziwię się, skoro jest z października. Ostatecznie powiem wam, że zamówiłam takie spodnie, w ogóle nie pamiętam, że takie coś zamówiłam, ale w ogóle takie jasne, więc no teraz na zimę to słabo. W ogóle nie przymierzam ich jeszcze, więc nie wiem, czy będą dobre i w ogóle, a nawet nie wiem w razie co, jak wygląda zwrot, jakie już tak dawno zamówiłam, tak one wyglądają. Takie zwykłe, jasne, tu mało takie ściągacze, tu mało taki łańcuch. I nie mam pojęcia po ile one były, wiem, że je kupiłam na wyprzedażach. Na pewno, bo 80 zł one kosztują. Ja kończę, idę zmyć swój make-up. Tak jak właśnie Kasia wspomniała, my już wróciłyśmy z zakupów. Ja jestem tak średnio zadowolona z tych zakupów, które poczyniłyśmy. Bo co prawda kupiłam jakieś tam prezenty, ale muszę sobie to wszystko jeszcze ogarnąć, zobaczyć. Nie wiem do końca, czy mam wszystko. Bym musiała zobaczyć, bo mam jeszcze dodatki do prezentów jakieś tam kupowałam wcześniej. Ja miałam jeszcze w planach zamawiać prezenty przez internet i mam kilka rzeczy do zamówienia przez internet, ale nie mam jak zamówić tego teraz. Nie chcę tracić transferu, bo jak stracę teraz transfer internetowy, to nie prześlę później wam filmu. Muszę czekać do jutra. Jutro ma przyjść technik od internetu, ale ostatecznie mam nadzieję, że wszystkie prezenty dotrą na czas, chociaż jutro jest już czwartek, także jak zamówię w czwartek, to mam nadzieję, że mi to dojdzie do następnego czwartku, widzicie?
I to już są takie, ja w ogóle nie myślę, mogłam wcześniej o tym pomyśleć, jak jeszcze był ten internet, ale zawsze mówię, o mam czas. Ja jakoś nie wiem, ten grudzień mi bardzo szybko minął, możecie napisać, czy wam też, ale mi jakoś ten grudzień tak szybko mija, że ja nie wiem, w co ja mam ręce włożyć, codziennie coś się dzieje i ach, naprawdę, za chwilę jest już koniec roku. Ja lecę schować prezenty, bo mam kupione i nie chcę, żeby ktoś się znalazł, dlatego lecę chować prezenty. Christmas.